cały dzień będzie nie tylko Polska, Europa, ale i świat, myślę, żyć tą decyzją Brytyjczyków. Ja sobie nie wyobrażam Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to początek końca Unii i Wspólnoty. To wszystko pokazuje, że Unia oparta tylko i wyłącznie o rynek to za mało. To się wyczerpuje, o rynek, o wymianę towarów czy pieniędzy. To jest za mało. Trzeba wrócić do wartości, które głosił Schuman. Nie tylko chodzić w paradach Schumana, ale tak naprawdę wziąć to, co on prezentował, czyli wartości chrześcijańskie, wartości chadeckie, na fundamencie trzech wzgórz zbudowano Unię Europejską. Na greckim Akropolu, które dało filozofię i kulturę antyczną, na rzymskim Kapitolu, które dało prawo rzymskie i na Golgocie, które dała wartości chrześcijańskie. Od tego odeszliśmy w Unii Europejskiej i są efekty tego. Albo wrócimy do wspólnoty wartości i wspólnoty ekonomicznej, a tylko wspólnota ekonomiczna będzie podążała w kierunku rozkładu. Fatalnie by się stało dla Polski, gdyby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, dla polskich pracowników, tych, którzy wyemigrowali na wyspy. To jest też, znaczy nikt nie jest w nas w stanie nawet przewidzieć, jak te klocki domina się wtedy posypią, bo uważam, że to jest ten pierwszy klocek, który uruchamia całą machinę rozpadu Unii Europejskiej.